Patrząc na to, co obecnie dzieje się na świecie, można zauważyć, jak jeden kraj przewodzi w wielu aspektach światowej gospodarki, a także polityki. Stany Zjednoczone, o których będę mówić, bez wątpienia są supermocarstwem, którego miejsce chce zastąpić wiele rozwijających się gospodarek, na przykład Chiny, które mogą wyprzedzić Amerykanów w przeciągu najbliższej dekady, albo nie zrobią tego nigdy. Państwo środka zmaga się z wieloma czynnikami, które w Stanach nie występują lub są szybko rozwiązywane. Na przykład kryzys związany z zadłużeniem, problemy z demografią, a także międzynarodowa izolacja, która jest obecnie najlepiej widoczna na przykładzie Rosji i wielu sankcji, jakie zostały na nią nałożone. Michael Beckley, jeden z czołowych ekspertów zajmujących się równowagą sił między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, wykładający na Tufts University, wypowiadał się w swojej książce, że widmo upadku kraju i zajęcia ich miejsca przez Chiny, Rosję czy Indie jest niemożliwe. Dominacja tego kraju powinna trwać przez dziesięciolecia i jest to ważne dla globalnego porządku. Stany mają przewagę w takich aspektach jak geografia, demografia, a także wzrost instytucji politycznych. Są to czynniki, których wielu ekonomistów używa w wykazywaniu długoterminowych wzrostów. Żaden inny kraj nie ma obecnie tej pozycji. Amerykanie odgrywają ważną rolę w międzynarodowych konfliktach, w których praktycznie zawsze biorą udział. Dla przykładu, Joe Biden wypowiadał się, że w przypadku ataku Chin na Tajwan zareagują siłą. And that there's one China policy, and Taiwan makes their own judgments about their independence. We are not moving, we're not encouraging their being independent. We're not, that's their decision. But would U.S. forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. To be clear, sir, U.S. forces, U.S. men and women, would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. Już w tym momencie na wyspie znajduje się wiele amerykańskich oddziałów wojskowych. Waszyngton sprzeciwia się jakiejkolwiek zmiany statusu quo dotyczącego Tajwanu. Wewnętrzne prawo wymaga, aby pomogli Tajpej w razie ataku. Niewątpliwie to, z czym kojarzy się Ameryka, to przede wszystkim ropa. Ale nie taka jej własna, tylko ta znajdująca się w innych krajach, np. Iranie. Ważna pod tym względem jest także Alaska, która była jednym z lepszych zakupów w historii. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Czy Stany spadną z pozycji największej światowej gospodarki? Jak wygląda handel tego kraju? Jak ważne jest zaangażowanie się w światową politykę? Czy jest to najlepsze miejsce do życia? Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań postaram się przedstawić w tym materiale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam do przyciśnięcia czerwonego przycisku. Musicie się śpieszyć, bo podobno ma być zamienione na biały. W wolnym czasie zapraszam Was na mojego TikToka, gdzie możecie zobaczyć dużo ciekawych informacji zebranych w pigułce. Link w opisie i w przypiętym komentarzu. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to śmiało piszcie na Instagramie, postaram się odpowiedzieć na każdą Waszą wiadomość. To by było na tyle z ogłoszeń, na dziś przechodzimy do największego supermocarstwa. Gospodarczo Stany nie mają sobie równych. Choć do końca 2019 roku widać było spadki przez to, co wydarzyło się na świecie, to od 2021 roku PKB zaczęło rosnąć i to znacznie, patrząc na lata poprzednie. Obecnie widać stagnację, ale nikogo nie powinno to dziwić. Światowe rynki nie wyrabiają, można powiedzieć, że jesteśmy w okresie stagnacji. A wielu ekonomistów potwierdziłoby stan recesji. W 2021 roku PKB wynosiło w tym kraju prawie 23 biliony dolarów. Dla porównania, dużą wartość w 2021 roku posiadały także Chiny, których PKB wynosiło 17,5 biliona dolarów. Poza tymi dwoma gospodarkami w rankingu widać dużą przepaść. Zajmująca trzecie miejsce Japonia wyprodukowała niespełna 5 bilionów dolarów. Widać więc, że pod tym względem Stany zajmują wysokie miejsce w rankingu. Jednak czy w każdym aspekcie ekonomicznym zajmują oni pierwsze miejsce? Ominę w tym momencie kwestie surowcowe, którymi zajmiemy się w kolejnej części materiału. 2022 rok nie wygląda już tak dobrze jak 2021. Dlaczego? Spadki spowodowane przede wszystkim zaostrzonymi warunkami finansowymi. Gospodarka Stanów opiera się w znacznym stopniu na wysoko rozwiniętym technologicznie sektorze usług. PKB produkowane w tym sektorze wynosiło prawie 14 bilionów dolarów, czyli przy szybkich kalkulacjach jest to ponad 60% krajowego PKB. Żaden kraj nie może poszczycić się tak wielkim sektorem usług. Oczywiście spotkamy kraje, których PKB składa się praktycznie z tego sektora. Wymienić możemy Monako, Hongkong czy Bahamy. Ważniejszym wskaźnikiem pod względem gospodarczym dla wielu ekonomistów jest PKB per capita, które przedstawia rozłożenie krajowego PKB na mieszkańca, dzięki któremu jesteśmy w stanie o wiele lepiej porównywać, jak rozkłada się produktywność w danym kraju. Przechodząc do danych, Stany w 2021 roku zajęły piąte miejsce, a wyżej w rankingu znalazły się jedynie kraje ze Starego Kontynentu, takie jak Luksemburg, Irlandia, Szwajcaria oraz Norwegia. Gospodarka Stanów jest na takim poziomie, że wskaźniki bezrobocia przyjmują niskie wartości. Patrząc na prezentowany wykres, widzimy, że między sierpniem 2021 roku a sierpniem 2022 bezrobocie spadło o 1,7 punkta procentowego. Jest to dobry wskaźnik, jednak jest to obszar, w którym Polska może pokazać dominację. Jak pokazuje Główny Urząd Statystyczny, bezrobocie w naszym kraju wynosiło w sierpniu 2022 roku 4,9%.
Jest to co prawda wskaźnik gorszy niż w Stanach, ale jeden z lepszych w Unii Europejskiej. Te statystyki pokazują, gdzie gospodarczo są Amerykanie. Amerykański przemysł wydobywczy jest czymś, co istnieje od setek lat i jest ważny na światowych rynkach surowcowych. Według USGS amerykańska produkcja surowców niebędących paliwami wynosiła ponad 90 miliardów dolarów w 2021. Jest to wzrost o 9,7 miliarda w porównaniu z rokiem ubiegłym. To ważny wskaźnik, ponieważ jak podkreśla Stephen M. Fortier, dyrektor amerykańskiej agencji naukowo-badawczej, decydenci i liderzy zarówno w sektorach prywatnych, jak i publicznych opierają się na kluczowych, bezstronnych statystykach, a także danych zawartych w podsumowaniach surowców mineralnych, aby podejmować decyzje biznesowe i określać politykę krajową. Jak widać, surowce stanowią podstawę gospodarki Stanów i na ich podstawie podejmuje się wiele decyzji inwestycyjnych czy także politycznych. Najczęściej wydobywanym towarem w Stanach jest węgiel, ten, którego nie można dostać obecnie w Polsce. Jednak czy jest to główny minerał wydobywany w tym kraju? Przeanalizujmy to. Zacznijmy od węgla. Na załączonej mapie możecie zauważyć zagłębia węglowe w tym kraju, które głównie zlokalizowane są we wschodnich częściach kontynentu. Patrząc na wydobycie tego surowca, w 2011 roku wartość wydobytego węgla wynosiła 52 miliardy dolarów. W 2021 wydobycie spadło o 2/3, ale nadal są to wysokie wartości. Stany zajmują czwarte miejsce na świecie wśród największych producentów. Numerem jeden są oczywiście Chiny i deklasują rywali kilkukrotnie. Przejdźmy teraz do miedzi. W 2021 roku wydobyto miedź o wartości przekraczającej 3 miliardy dolarów i szacuje się, że ten rynek wzrośnie ponad połowę do 2029. Bardziej rozbudowany materiał na ten temat już się pojawił na moim kanale. Mowa tu o Arizonie, dla zainteresowanych umieszczam link w opisie. Przechodząc do złota, ciężko jest jednoznacznie oszacować dokładną wartość wydobytego minerału przez to, że jest wydobywany także indywidualnie. Jednak według danych przedstawianych przez USGS w 2021 roku wydobyto złoto o wartości przekraczającej 10 miliardów dolarów i jest to spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wystarczy tylko spojrzeć na wydobycie w Stanach, a także na bogatą historię amerykańskiego przemysłu wydobywczego, aby wiedzieć, że przed tą branżą czekają jeszcze wielkie rzeczy. Warto mieć na uwadze postęp technologiczny, który rozwija się w tym kraju wiele szybciej niż w innych miejscach na świecie. W rezultacie będzie można szybciej i dokładniej odnajdować nowe złoża, a także efektywnie je wykonywać i sprzedawać. To o wiele prostsze niż ma to miejsce w związku z wydobyciem ropy, która jest wydobywana poza terenami kraju. Jednak jak jest to możliwe? Stany kojarzą się wielu osobom przede wszystkim z ropą, która znajduje się na Bliskim Wschodzie. Na ten temat poświęcę oddzielny odcinek, którego możecie spodziewać się 17 października, standardowo o godzinie 16:30. Czy Amerykanie mają własne złoża i ile one są warte? Przejdźmy na mapę, aby sprawdzić, w jakich stanach produkuje się najwięcej ropy. Patrząc na dane z 2020 roku, najwięcej baryłek dziennie wydobywa się w Teksasie, na drugim miejscu znajdują się Nowy Meksyk oraz Dakota Północna. Stany Zjednoczone są jednym z większych producentów ropy naftowej na świecie, a w latach 2018-2020 byli liderem. Co ciekawe, gdyby Teksas był oddzielnym państwem, zajęłby trzecie miejsce zaraz za Rosją i Arabią Saudyjską w produkcji ropy naftowej, wyprzedzając takie kraje jak Iran czy Irak. Departament Energii Stanów Zjednoczonych podtrzymał prezentowaną przez nich prognozę wydobycia na 2022 rok i obecnie wydobywają oni prawie 12 milionów baryłek dziennie. Wygląda to ciekawie, jednak przejdźmy do kwot. Na dzień 23 września cena za baryłkę wynosiła na zamknięciu giełdy $86.53. Wychodzi na to, że wydobywają oni ponad miliard dolarów w ropie dziennie. Są to niesamowite kwoty, które pokazują, na czym obecnie położona jest Ameryka Północna. Przejdźmy jeszcze do Alaski, której sprzedaż była chyba najgorszą transakcją w historii Rosji. Szybko cofnijmy się do 1867 roku, kiedy to car Aleksander II sprzedał te tereny Stanom za 7,2 miliona dolarów, co na dzień dzisiejszy jest warte ponad 100. Ktoś mógłby pomyśleć, że była to duża kwota, jednak postaram się przedstawić argument z niedalekiego okresu, który rozjaśni, dlaczego ta kwota była niewielka. Rok 2017. Do prasy dostaje się informacja od hiszpańskiego koncernu naftowego Respol, który wraz z amerykańskim partnerem Armstrong Energy odkryli 1,2 miliarda baryłek ropy. Jest to największe odkrycie w Stanach od ponad 30 lat. Jak wcześniej wspomniałem, baryłka kosztuje ponad $86, więc już przy tym złożu Rosjanie stracili kilkaset razy. Nie wspominając o tym, że Alaska jest strategicznym miejscem. Stany od wieków zajmują ważną rolę w polityce międzynarodowej, umacniając przy tym własną pozycję na świecie. Istotną rolę odgrywają podczas konfliktów, a także tam, gdzie mają coś do ugrania. Harry Truman, 33. prezydent Stanów Zjednoczonych, wypowiedział się po II wojnie światowej następująco. Uważam, że polityka Stanów Zjednoczonych musi polegać na udzielaniu wsparcia wolnym narodom, które opierają się próbą zniewolenia ich przez uzbrojone mniejszości, bądź też wskutek nacisków z zewnątrz. W okresie powojennym Stanom chodziło przede wszystkim o powstrzymanie komunizmu. Rozpad ZSRR z 1991 roku
dał Stanom Zjednoczonym okazję do ugruntowania pozycji jako jedynego supermocarstwa o charakterze globalnym. Mamy też NATO, czyli Traktat Północnoatlantycki, który jest sojuszem militarnym i ma zagwarantować obronę każdego członka sojuszu, który zostanie zaatakowany. We've reaffirmed that our Article 5 commitment is sacred. And an attack on one is an attack on all, and we will defend every inch of NATO territory. Every inch of NATO territory. Ukraina nie należy do NATO, jednak pomoc ze strony Stanów w jakimś stopniu jest widoczna. So the Ukraine can defend itself and its territory and its freedom, including additional resources that the Congress is going to give me today of $13 billion more dollars to help Ukrainians defend themselves and fight back. Dużym konfliktem są też relacje między Chinami i Tajwanem, gdzie Amerykanie w razie ataku zagwarantowali pomoc Tajpej w momencie zaostrzenia się napiętej sytuacji, jaka dzieje się w ciśnieniu tajwańskiej. Warto także dodać wypowiedź sekretarza stanu Antonego Blinkena z 26 maja 2022 roku w sprawie założeń polityki kraju wobec Chin. Według amerykańskiej administracji Chińska Republika Ludowa stanowi długoterminowe wyzwanie dla ładu międzynarodowego i rozgrywa ona kluczowe karty w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Stany chcą odciąć się od Chin, zachowując swoją pozycję międzynarodową, nie dając przy tym dojść Pekinowi do ważnej pozycji w międzynarodowej polityce. Stany Zjednoczone to ułomna demokracja, ale Chiny to oligarchia rządzona przez dyktatora do końca życia. Tak wypowiadał się o Stanach Michael Beckley. Jak wynika z corocznych badań globalnej demokracji, przez ostatnich 6 lat Amerykanie żyli w tak zwanej wadliwej demokracji, która wynika głównie z tego, jak funkcjonuje rząd, a także z całej kultury organizacji. Warto mieć także na uwadze wąsko podzielony kongres, który jeszcze bardziej sparaliżował proces legislacyjny. Jaki jest tutaj problem? Zbliżające się wybory w listopadzie tego roku, które jeszcze bardziej pogłębią problemy polityczne. Żadna partia nie będzie chciała ustąpić jakiegokolwiek miejsca drugiej. To wszystko sprawia, że pojawiają się coraz większe spory między społeczeństwem, czego rezultatem jest pogorszenie własnej pozycji gospodarczej na świecie. Więcej na temat zbliżających się wyborów usłyszycie w osobnym materiale, który pojawi się już za tydzień. Na dziś to by było na tyle. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Liczę na propozycje odnośnie kolejnego kraju, któremu powinienem się przyjrzeć w listopadzie. Możecie pisać propozycje w komentarzach i słyszymy się już w piątek. Cześć!